Cześć, witajcie na kanale Bricks by Raf. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, bo porozmawiamy sobie o małym zestawie, ale zestawie, który naprawdę mnie zainteresował. Seria Speed Champions. Nie jest to jakaś moja ulubiona seria, ale naprawdę uważam, że ten samochód został odwzorowany fantastycznie. Zestaw 76908. Lamborghini Countach. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, pewnie Fryderyk, mój przyjaciel, który zna się na samochodach dużo lepiej niż ja, mnie ostro ofanzoli, ale naprawdę ja jestem tym zestawem zachwycony. Zestaw mały, zestaw dosyć tani, bo w sumie nie wiem, ile kosztuje, ale koło stówki, a naprawdę, naprawdę warto go mieć. A dlaczego warto go mieć? Otóż wygląda on całkiem zacnie. Dostajemy oczywiście minifigurkę. Bardzo bawi mnie ta minifigurka, dlatego że do naprawienia tego super samochodu, bo to tak naprawdę jest super samochód, mamy taki klucz, taki zwykły klucz legowy. No nie wiem, czy ten gość coś wskóra, jeżeli to Lamborghini się popsuje. Fajnie, że jest białe, przepiękne naprawdę kształty i ta linia tego samochodu jest naprawdę całkiem dobrze odwzorowana, przynajmniej w mojej ocenie, jak na tak mały model, bo ten model naprawdę jest mały. Model co prawda ma szerokość 8, a nie 6, więc może się tak ledwo mieścić na tych nowych ulicach, ale w sumie super samochody są szerokie i są duże, więc nie wiem, czy bym się tak do tego przyczepiał, ale naprawdę ta linia jest przepiękna. Jeżeli chodzi o to, jakie tu metody jakby i techniki budowania zostały zastosowane, no to słuchajcie, jest cała masa bardzo skomplikowanych technik. Zobaczcie nawet tutaj na tył tego samochodu, jak schodzą się te światła i jak schodzi się karoseria tutaj pod kątem. I to wszystko jest uzyskane naprawdę małymi elementami. Oczywiście jest minus tego zestawu. Tym minusem jest coś, czego ja nienawidzę, czyli naklejki. Jest ich całkiem sporo, no ale one robią tutaj robotę i trzeba przyznać, że jakby są uzasadnione, więc wybaczam projektantom to całkowicie. Jeżeli zastanawialiście się, czy warto kupić ten zestaw, no to słuchajcie, naprawdę warto, bo taki samochód, jakby Lamborghini Countach, jest konieczny w Waszej kolekcji. Musi stać i musi pięknie zdobić Wasze półki, tylko pamiętajcie, żeby się nie kurzył, on musi jeździć, to jest Lamborghini. Lamborghini, nie wiem, czy Włosi tak to wymawiają. Tymczasem, jeżeli już sobie chwilę pogadaliśmy o tym zestawie, chciałbym Was zaprosić i pokazać Wam, jak wyglądały ostatnie warsztaty. Na ostatnich warsztatach budowaliśmy wielki apartamentowiec.
Każda osoba była odpowiedzialna za jedno piętro i razem stworzyliśmy coś niesamowitego. Ja na parterze zbudowałem specjalnie taki pierwszy poziom, na którym pokazywałem różne techniki budowania, więc on jest troszeczkę taki nieskładny. No i zbudowałem też kopułę, która w sumie wygląda trochę jak kopuła kościoła, no ale dobra. I to, co powstało, każde piętro, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie sami. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że jedziecie już swoim Lamborghini Countach po ulicy, ale pamiętajcie, że nie wolno oglądać YouTube'a i prowadzić samochodu. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach i komentowaniu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!